W godzinach porannych Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało oświadczenie, w którym ostrzegało mieszkańców Szczecina przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. Rano utrzymywały się jeszcze wysokie temperatury, które po południu ustąpiły miejsca burzom. Niebo pokryły ciemne chmury, porywisty wiatr osiągał prędkość 80 km na godzinę. Wystąpiły także przerwy w dostawach prądu. Ocenia się, że spadło od 5 do 15 mm deszczu. Lokalnie występowały także opady gradu. Nawałnica trwała tylko kilkanaście minut, ale spowodowała znaczące utrudnienia w ruchu w wielu miejscach Szczecina. Ostrzeżenie odnosiło się tylko do dnia dzisiejszego. Należy się jednak spodziewać nawrotu burz w ciągu najbliższych dni.